Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Mateusz Maślanka. Miło mi jest Państwa zaprosić na film szkoleniowy dotyczący analizy wskaźników struktury przestrzennej zieleni miejskiej w oparciu o dane LIDAR. Szkolenia z wykorzystania produktów LIDAR realizowane są w ramach projektu Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami ISOK. Projekt, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Szkolenia powstały na zlecenie głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Firma Proga Consulting jest liderem konsorcjum przeprowadzające niniejsze szkolenia. Treści zaprezentowane w niniejszym filmie są odzwierciedleniem informacji przedstawionych uczestnikom podczas szkoleń. W związku z tym, prezentowane ćwiczenie oparte jest na danych wykorzystywanych podczas szkoleń stacjonarnych. W celu wygenerowania modelu koron drzew w pierwszej kolejności przeprowadzisz normalizację chmury punktów, a następnie wygenerowany model koron drzew porównasz z leśną mapą numeryczną. Stosując narzędzia generowania statystyk, określisz wysokość drzewostanu na 95 percentylu w granicach poszczególnego wydzielenia leśnego oraz oszacujesz wysokość drzew oraz zwarcia drzewostanu. Finalnie dokonasz detekcji wieszołków drzew oraz analizy objętości koron drzew. W pierwszym kroku ćwiczenia wykonasz model koron drzew. W tym celu wykonaj listę plików las bazując na poleceniu wczytanym do wiersza poleceń. Wykonana lista znajduje się w folderze ćwiczeniowym 10.05 pod nazwą Lista Las. W liście tej znajdują się cztery pliki Las, które poddasz w następnym kroku normalizacji chmury punktów, wykorzystując funkcję aplikacji Las Tools Las Hide. W tym celu otwórz wiersz poleceń i Skorzystaj z polecenia LASHID, pozwalającego na normalizację chmury punktów. Polecenie to bazuje na liście plików LAS, normalizując chmurę punktów, nadając plikom wyjściowym dolny podkreśnik norm. W celu wykonania zadania przyciśnij Enter. Wykorzystując funkcję aplikacji LP360 Viewer, porównaj chmurę punktów przed normalizacją z chmurą punktów po normalizacji. W tym celu dodaj do oprogramowania LP360 dane lidar z przednormalizacji, przyciśnij otwórz, następnie przyciśnij OK oraz po normalizacji Podtarzając taką samą procedurę, ale dla chmury punktów z sufiksem norm. W aplikacji LP360, jako warstwa pierwsza, wyświetla się warstwa nieznormalizowanej chmury punktów. W oknie profilu widzisz te same punkty pochodzące z pierwszej warstwy. Punkty te posiadają wartości wysokości bezwzględne. Natomiast punkty dla warstwy drugiej posiadają wartości względne względem klasy grand i przykładowo tam gdzie znajdował się rów w tym momencie punkty przyjęły wartość 0 natomiast wszystkie punkty roślinności czy też pokrycia w warstwie drugiej posiadają względne wartości wysokości względem klasy oznaczonej Opisem Grand. Wyświetl model TIN. Model TIN dla warstwy pierwszej wygenerowany został na podstawie nieznormalizowanej chmury punktów, natomiast model dla warstwy drugiej zostanie wygenerowany na podstawie chmury punktów znormalizowanej. Dla klasy Grand posiadającej wartości wysokości 0. Z tego powodu model wysokościowy wygenerowany w locie dla punktów klasy Grant posiada wartości wysokości równe 0, przez co rzeźba terenu nie zostaje odzwierciedlona, natomiast wszelkie wartości względne względem klasy Grant są oznaczone. Przykładem tym jest właśnie warstwa druga, na której zarówno roślinność, a także budynki odznaczają się zmienną wartością wysokości, obliczonej na podstawie np. bezwzględnej wartości wysokości budynków i klasy Grand. Zamknij aplikację LP360. Bazując na znormalizowanej chmurze punktów, wykonaj model koron drzew. O rozdzielczości terenowej równej 1 metra. Skorzystaj z aplikacji Fusion i funkcji Canopy Model. Funkcja Canopy Model pozwala na wygenerowanie numerycznego modelu wysokościowego, np. numerycznego modelu pokrycia terenu dla klasy czwartej i piątej, z filtrem medianowym. Na poziomie trzecim o rozdzielczości piksela 1 metra dla wszystkich plików z sufiksem norm.las. Aby wykonać model, przyciśnij Enter. Po wykonaniu przetworzenia, wykorzystując aplikację PDQ, możesz wyświetlić model koron Jeff. Wejdź do File Open a następnie przejdź do folderu ćwiczeniowego 10.05 Leśnictwo, wybierając plik mkd.d.t.m. Przyciśnij otwórz. W oknie aplikacji PDQ zostanie wyświetlony model koron drzew z badanego obszaru. Model koron drzew Możesz wykorzystać do weryfikacji poprawności przebiegu granic wydzieleń i innych obiektów zapisanych w bazie geometrycznej, jaką jest leśna mapa numeryczna. Aby dokonać weryfikacji przebiegu granic wydzieleń leśnych, powinieneś otworzyć model koron drzew w aplikacji arcmap. W tym celu dokonaj zmiany formatów pliku DTM. Na ASCII, wybierając funkcję DTM to ASCII, bazując na modelu Koron Jeff otrzymasz model Koron Jeff w formacie ASCII. Przyciśnij Enter. Po wykonaniu przetworzenia w aplikacji ArcMap z wykorzystaniem funkcji Add Data dodaj model koron z folderu ćwiczeniowego 1005 leśnictwo MKD ASCII. Przyciśnij Add. A następnie do aplikacji dodaj leśną mapę numeryczną w formacie Shape. Ustaw właściwy styl wizualizacji, zarówno dla leśnej mapy numerycznej, tak aby wnętrze poligonu było przeźroczyste, a granica grubsza, a model koron drzew wyświetlony był od barwy. Zielonej do czerwonej. Tego typu wizualizacja pozwala na sprawdzenie i określenie, czy poszczególne wydzielenia leśne zostały prawidłowo przeprowadzone. Aby dokonać szczegółowej analizy statystycznej wydzieleń leśnych, powinieneś podzielić znormalizowaną chmurę punktów na mniejsze fragmenty. Które zawierają się w granicach wspomnianych wydzieleń leśnych. W tym celu uruchom komendy z aplikacji Fusion Polyclip Data, tak aby utworzyły nowe pliki las z podziałem na poszczególne wydzielenia leśne. W tym celu uruchom wiersz poleceń. oraz zadanie polyclip data i przyciśnij enter. Aby wykonać statystyki dla poszczególnych humor punktów z wydzieleń leśnych, należy przejść do folderu wydzielenia. W tym celu wpisz cd wydzielenia. W tym folderze wykonaj listę plików w formacie las bazując na tej liście będziesz mógł wygenerować statystyki bazując na funkcji cloud metrics funkcja ta pozwala nam na wygenerowanie pliku csv zawierające poszczególne statystyki na przykład statystykę wysokości. W wyniku przetworzenia plik CSV zawiera różne informacje dotyczące ilości np. odbić wartości wysokości maksymalnych, minimalnych, czy też wartości wysokości na poszczególnych percentylach. Z wczytanego pliku CSV usuń wszystkie kolumny poza kolumną file title oraz lfp95. Po usunięciu kolumn dla kolumny Fight TITLE zamień dolny podkreśnik na bez podkreśnika. przyciśnij CTRL H i w zakładce zamień wznajdź znajdź wpisz dolny podkreśnik, natomiast zamień na pozostaw puste przyciśnij zamień wszystko Dzięki temu wszystkie nazwy nie będą posiadały dolnego podkreśnika i będą mogły być połączone z tabelą atrybutów leśnej mapy numerycznej. Okno znajdowanie i zamienianie zamknij, aplik zeszyt 1 zapisz jako statystyki, zapisz jako wydzielenia statystyki. jako skoroszyt programu Excel 97-2000 zapisz. Zapisany Excel wczytaj do aplikacji ArgMap i połącz tabelę atrybutów arkusza pierwszego z tabelą atrybutów leśnej mapy numerycznej przyciśnij prawym przyciskiem na leśną mapę numeryczną, Join and relates Join wybierając areo des i ent, A jako atrybut do połączenia z tabeli atrybutów arkusz 1 file title. W celu połączenia przyciśnij OK. Otwórz tabelę atrybutów leśnej mapy numerycznej, Open Attribute Table, i na samym końcu tej tabeli atrybutów znajdują się atrybuty, które zostały połączone z arkusza pierwszego statystyk, a więc file title oraz wartość wysokości na 95% wysokości całego drzewostanu. Wykorzystując aplikację Fusion, możesz dokonać analizy cech taksacyjnych i poszczególnych parametrów drzewostanu dla zadanej wielkości komórki rastra. W tym celu, w pierwszym kroku skorzystaj z polecenia Grid Surface Create. Przejdź do wiersza poleceń, w którym piszesz CD, dwie kropki, aby powrócić do. Folderu powyżej, w folderze powyżej, wykonaj numeryczny model terenu, aby później na bazie chmury punktów wykonać raster wysokościowy na poziomie 95 percentylu. W celu wykonania Rastra numerycznego modelu terenu, a następnie wykonanie rastra wysokościowego na 95% wysokości. Bazując na chmurze punktów, przyciśnij Enter. W wyniku wykonania funkcji został utworzony model wysokościowy na poziomie 95 wysokości. Jednakże znajduje się w formacie DTM, który jest niemożliwy do odczytania przez aplikację ArcMap. W tym celu skorzystaj z przetworzenia z formatu DTM do formatu ASCII. W aplikacji Fusion, wykorzystując funkcję dtm to ASCII, Metric All Returns All Metrics Elevation do 95% ASCII. W celu uruchomienia procesu, przyciśnij Enter. Przetworzony plik. Możesz dodać do aplikacji ArcMap. Uprzednio zamknij tabelę atrybutów i dodaj plik poprzez funkcję Add Data. Plik znajdujący się w folderze ćwiczeniowym 10.05 o nazwie 95P.asc. Dodaj do widoku mapy. Nadaj mu kolorystykę od zielonego do czerwonego. I wyświetl właściwy styl w oknie mapy. Dodatkowo, korzystając z funkcji cover dostępnej w aplikacji Fusion, wykonaj raster zwarcia poziomego warstwy Koron Drzew. Poprzez akceptację zdefiniowanej wcześniej funkcji cover dla numerycznego modelu terenu, DTM Wykonany raster cover DTM zapisz w formacie ASCII korzystając z polecenia DTM to ASCII i przyciśnij enter Następnie do aplikacji ArcMap dodaj raster zwarcia koron Jeff Cover ASCII, przyciśnij ADD i wyświetl w barwie od zielonej do czerwonej, gdzie wartość 0 oznacza najmniejszą zwartość poziomą koron drzew, natomiast 100% największą. Wykorzystując funkcję Canopy Maxima dostępną poprzez wiersz poleceń w aplikacji Fusion możesz dla modelu koron drzew wygenerować wieszołki. W tym celu uruchom zadanie Canopy Maxima poprzez przyciśnięcie Enter. A po wykonaniu zadania plik CSV wczytaj poprzez File Add Data Add X Data wybierz wieszółki Tree List Add OK i wszystkie wieszółki drzew zostały wczytane do aplikacji ArcMap Razem z parametrami, które będą dopiero dostępne, kiedy zostanie wyeksportowany plik CSV do pliku Shape. Aby wyeksportować wierzchołki Trilist CSV do pliku Shape, kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwę. Następnie przejdź do Data, Export Data i wyeksportuj. Do folderu ćwiczeniowego 10.05 Leśnictwo klik o nazwie Wierzchołki, zapisz nazwę i uruchom eksport poprzez przyciśnięcie przycisku OK. Wierzchołki automatycznie dodały się do aplikacji ArcMap. Przybliż się do wybranego obszaru. I, bazując na pliku model koron drzew, podglądni, czy wiesząłki, które zostały zidentyfikowane, zgadzają się z modelem wysokościowym obrazującym korony drzew. Ostatnim procesem będzie analiza powierzchni i objętości koron drzew. Do tej analizy wykorzystasz funkcję Grid Surface Stats, która generuje warstwę erastrową, dając warstwę powierzchni, a także objętości w rozdzielczości 10 metrów. Skorzystaj z polecenia Grid Surface Stat. Tak, aby zapisać plik do formatu ASCII w obszarze model koron drzew o rozdzielczości terenowej 10 metrów. W celu wykonania zadania przyciśnij Enter. Po wykonaniu zadania w aplikacji ArcMap Dodaj korony surface volume oraz korony surface area poprzez przycisk add. W obu tych przypadkach zarówno objętość, jak i powierzchnia została obliczona na podstawie modelu koron drzew. Wcześniej wygenerowanych w aplikacji Fusion. Ćwiczenie obejmowało zagadnienia związane z generowaniem statystyk opisowych oraz warstw pochodnych chmur punktów pod kątem aktualizacji leśnej mapy numerycznej. Na wstępie utworzono model koron drzew ze znormalizowanych chmur punktów. Określono wysokość pojedynczych drzewostanów z wykorzystaniem 95 percentyla i porównano otrzymane wartości z wysokościami zawartymi w leśnej mapie numerycznej. W kolejnym etapie utworzono warstwy rastrowe o rozdzielczości 10 metrów, które reprezentowały wysokość oraz zwarcie drzewostanu. Ciczenie obejmowało także generowanie warstwy shape Reprezentującej wieszałki pojedynczych drzew, a w ostatnim etapie oszacowano powierzchnię koron i utworzono warstwę rastrową o rozdzielczości 10 metrów. Warstwa ta reprezentowała objętość przestrzeni pod powierzchnią koron drzew. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam na stronę internetową www.scholeniaLider.gugik.gov.pl